Hej, cześć, witajcie w nowym odcinku z Cywilizacji 6 na moim kanale. Zanim zaczniemy, muszę tylko coś powiedzieć, bo poprzedni odcinek mi to już dokładnie udowodnił. Słuchajcie, ta gra jest tak fajna, tak się przyjemnie ją nagrywa, czas przy niej leci tak. Ja sobie gram, patrzę już 20 minut nagrania, nie? Takie rzeczy, także fantastycznie, po prostu uwielbiam to nagrywać. Mam nadzieję, że wiele z was też lubi to oglądać. Zostawcie łapkę tam i inne serie macie w opisie, więc możecie sobie obejrzeć. Jako tako chcę to budownictwo przyatakować, albo obróbkę żelaza najpierw, wiecie, bo tu jako tako silna jednostka z epoki klasycznej walcząca w zwarciu. Zbrojnia, nie wiem czy to będę robił, wolę chyba w to budownictwo pójść, wiecie, bo tu co to jest? Wieża oblężnicza, no. Albo w szkutnictwo, kurczę, ale zrobię dwa galery i sobie to przyspieszę potem. Zróbmy to. Zbuduj pastwisko, jasne. Może pastwisko zrobię, może przyspieszę i już zbuduję pastwisko. Tylko że to muszę też mieć budowniczych. Nie, dobra, to nie, nie, czekajcie, wróć. Czekajcie, przepraszam! Pokaż mi to. Ha! Nie będę budował pastwiska. Przynajmniej nie w najbliższym czasie. Inżynieria? Co to jest? Katapulty, dzielnica z akweduktem. Haha! Nie wiem, naprawdę mam teraz dylemat totalny. Dobra, zróbmy to, jak już mam ulepszenie do tego, to niech jest. Która jednostka jest bez rozkazów? Wy... Trzeba ich tutaj wywalić. Nie no, ci niech jedna tu zostanie. Po tej stronie musicie zostać. Fortyfikacja. Ci. Dobra, dawaj następną jednostkę, można awansować. O, którą? Którą, pokaż. Tą? Ciężkie rydwany, no są. Aha, to chyba w następnej turze, czy coś. Możliwe. Zaraz ich awansuję, zrobię z nimi. A, wszyscy uciekają, no i dobrze. O, mogę się tutaj przemieścić. Dobra, pytanie czy... No, nie przejdę, to już jest kozi róg. Wybierzmy produkcję. Nareszcie. Mamy galera. Chodź. Fantastycznie. To co, może next? I będę miał przyspieszenie do produkcji. Zrobimy jeszcze jednych. Jeszcze jedni, chodźcie. Galera, trzy tury. Spoko. No, ciekawe, oni się mogą bić dosyć porządnie, czy nie bardzo? O, nareszcie sobie pozwiedzamy wodę. Fantastycznie, dobra, idę tam pomóc naszemu miasteczku potem. I fortyfikacja. Następna tura. Ci tu w ogóle co ja tu produkuję? Aha, o! Super! No i tu nic mi nie da. Musimy się wracać, jako tak już zwiedziłem naprawdę dużo. I zwiadowcy nie są już za bardzo potrzebni. Tu jeszcze mogę sobie pójść, tu sobie pójdziemy. Mogę ci zaplanować pójście, spoko. Jeden za drugim popyla, ale dobra opcja. Spoko, a wiem, że tutaj coś był, znaczy nie wiem, ja widziałem chyba jak byłem tu zwiadowcą, to tu byłem, to tu ktoś mnie zaatakował z wody. Tych nie awansowałem, kurde mati. Ale już to zrobię. Co tu tak poskakało dziwnie? Dodatkowy zasób, kraby, podpłynę tam i zobaczymy co się wydarzy. Dobra. Mogę ich podobno awansować, to co to jest? No tak, ale nie wyskakuje mi żaden punkt, że awans. Chyba, że awansować można tylko w tym, w mieście, ale to by było bez sensu, głupie by to było. No tak, ej, ale jazda. Siły bojowej przeciw ufortyfikowanym obrońcom, bo podczas obrony przed... Dobra, tym. Ale bez sensu. Dobra, ci może przyatakują, dawać... Co to jest? Pokaż. Odkryto plemienną wioskę. O, ho, ho, o, ho, ho, ale tu chyba nie mogę wejść, tak. W ogóle dlaczego ja tego wcześniej nie odkryłem? Ale ze mnie jest... pała. Zaraz zobaczymy, dajcie. Obróbka żelaza się skończyła. Chyba to mogę. O, budowa eskadry galer nauczyła was wiele o sposobie budowania dobrych, dużych okrętów. Przyspieszono to, co tam chciałem. Mamy do dyspozycji emisariusza. Możemy użyć go do zdobycia względów u miasta państwa. Zawieranie przyjaźni z takimi sąsiadami może... Pan stworzył nas wszystkich z żelaza i używa żaru, żeby przekuć niektórych z nas w stal. Fantastycznie. Już, gdzie emisariusza wysyłamy? Do kogo? Do kogo? My tu jesteśmy w stanie wojny.
Miasta państwa. Rodos, Sparta. Może tu do... Siema! Nasze stosunki w stanie wojny. Ona się tu... Kurczę, troszeczkę rozpleniła za bardzo. O cholerka. O cholerka, ona tu ma już... trzy miasteczka. Masakra, może bym osadników musiał zacząć produkować. Mnie tu dojedzie. Powiedz wojny nie. Wysłanie emisariuszy dwóch. Wilno. Nikogo nie wysłałem, wysłani zero. Zadania. Wpływy. Przeprowadź pobór do wojska. Candy. Kurczę, z tym Rzymem to tu może być ciężko. Nie z Rzymem, tylko z tą babeczką. Kurka. Może być ciężko, powiem wam, naprawdę. Wielcy ludzie nie. Religia, ustrój. Drzewko idei, drzewko tych. Gdzie się kurwa wysyła emisariuszy? A, wyślij emisariusza. No nie wiem do kogo. Chwila. Do kogoś blisko. Do Seul? Można by było. Oni są blisko, nam pomogą. Potwierdź umiejscowienie. Spoko. Zaraz wybiorę badania. Czekajcie, najpierw tym. No nie mogę, widzicie? A, bo ci tu blokują. Okidoki, ale to sobie pozwiedzamy w ten sposób. Galera następna popłynie w dół. Może tam coś odkryją ciekawego. Rydwany zostają. Rydwany muszą bronić wszystkiego. Dobra, wybierz badania, to na next time. Aha, drzewko technologii, pokaż. Szkutnictwo na bank, bo o to walczyłem. A produkcję? Właśnie, bo nic nie produkuje. Dzielnica portowa, co nam to da? Dzielnica wojskowa, kampus, dzielnica świątynia. Jezus, tego tu jest? A pokaż mi to. Przyrost. Coś by było trzeba zrobić z obszarów mieszkalnych. Kampus? Co, jak cele w kampusie powinny być? Starożytne mury, wiszące ogrody. Zwiększają rozwój wszystkich miast, można zbudować tylko obok rzeki. No ja rozumiem, ale... Ha! Co tu takiego teraz by można było? Szlak handlowy, ale... Mogę kupić pole? Nie za bardzo mnie stać, nie? Dupa. Dobra, na razie sobie darujmy, wiecie? Weźmiemy produkcję jakąś najzwyklejszą, te wiszące ogrody niech się dokończą. I spoko. Ważna wygrana, weźcie ich, utłuczcie, póki tu jesteście. Później się wyleczymy. Spoko, o to chodziło. Ciekawe, czy mnie przyatakują. Mam nadzieję, że nie. Taktyka obronna, tu potem. Dobra, tego tu robię. Cud ukończony. Cudu świata, piramid. Co? Wybudowali cud świata, ale jazda. Ja w to nie poszedłem. Muszę iść w kolejną osadę. I to na bank. Tu spichlerz, zaraz. Zdecydowana, panie. Koniec z wami. Fantastycznie. Dobrze, teraz wy. Okej, popływamy sobie. Tu nie możemy walczyć jako tako. O, w te kraby miałem wpłynąć, nie? No to zaraz. Coś jeszcze? Następna tura. Co tu się rozwinie na tej mapie? Pokażcie, ja bokiem chcecie, no co wy tu zrobicie? Weźcie mi to, jakoś wyjaśnijcie w logiczny sposób. Co wy chcecie tu zrobić? Atakuj! Poważna wygrana. Pierwszy raz walka na wodzie. Ale ich ustrzelałem typa. Zatonie? Nie zatonął. Trudno, tych dojechać. Nie będziecie się panoszyć w okolicy. Za bardzo mi tu jeżdżą. Dobra. Ciekawe, co znaczy na tych rybach coś będę mógł zrobić, wybudować. Ja sam nie wiem, wiecie. Jest takie ciekawe. Dobra, tam się nic nie wydarzy. Tutaj.
Poważna wygrana. No mógłbym to zrobić, ale to jest w następnej rundzie ruch. Już. A jak tam tutaj ten zwiadowca mój, jego przejęli, czy on tu podróżuje gdzieś w dół? Ja wiem, że go gdzieś wysłałem. No szczelaj, ale moich nie zatopisz. Oj, spoko. I wy tu już będziecie bronić. Niech to tu zostanie. Wybierz produkcję. Spichlerz powstał. Fantastycznie. Osadników tu może wybudujemy. Co wy na to? 16 tur. Kampus starożytny. Coś na szybciutko. Dajcie osadników. Robimy osadników. Robimy kolejne te, bo to już zakrawa na skandal. Tutaj też będę robił osadników potem. Płyniemy dalej. No muszą być kolejne miasteczka, bo to tak być nie może. Zatopię go w końcu? On mnie zatopił, no bez jaj. Ha, ha! Dobra, zrobimy potem lepszych tych. Dobra, zdecydowana wygrana. Co to jest? Zasób luksusowy. Ja edit. To trzeba się rozbudować porządnie. Dobra, następna tura. Obszarów mieszkalnych, ja wiem, ale w tym momencie nie mam jak. Tutaj? No właśnie, bo jest 9 i 8. Rozumiem, ale to zaraz. To się wszystko zrobi. Niezwyciężoności w obronie. Możliwość zwycięstwa w ataku. Pokaż, jakie mamy dotkryny. Do siły obrony miasta plus 5 do ataku dystansowego miasta, bądź też do produkcji budowli obronnych. Ale to nie, to mi w tym momencie nie jest potrzebne, bo jako tako się za bardzo bronić nie muszę. Raczej sobie tutaj przekimam. Nie chcę tych jednostek za dużo produkować, bo one też swoje kosztują niestety, to utrzymanie tego. Gdzie tu jest jako tego? Nie, to mi przejęli. Ja już ich nie utrzymuję. Dobra, luz. Ale tu ich... Ale się kiszą? Ona jakiś atak na mnie chyba zamierza zrobić. Pokaż ideę. Twórz drzewko. Szkolenie wojskowe. Można by to było robić. Róbmy to szkolenie wojskowe. Jedyne wyjście mądre w tej sytuacji. Następna tura. 8 poziom, ale się rozwijam porządnie. Zakłada nową religię. Katolicyzm. No okej, dobra, niech sobie zakładają. Żaden problem. O tak. Przyjdźcie tu. Zdecydowana wygrana. Przyjdźcie, zobaczycie. Co to znaczy? Ja tu już nowych osadników robię. Postawię tę osadę bliziutko. Tu tak się zabunkruję osadami. Taki uff. Nie przejdziecie. Dobra, pokaż, jak tu jest ten rozłożony. Można by było kupić, ale po co? Kompletnie nie mam pojęcia. Kup przedmiot też nie. Do produkcji. Ej, tu bym to mógł zrobić. Czekajcie, to odznacz. Bo nie to odznacz, to daj. Tak, i coś jeszcze? 2, 2, 2. 2, 1. Weź to wyłącz tu, dobra. Okej. Okay. To ty bronisz jakby co, wiesz, to takie rzeczy. Dajcie fortyfikację do uzdrowienia i to tyle. Płyniemy dalej. Co tu wokół tego Seulu się dzieje? Drugi cud ukończony. Cywilizacja Tomyris ukończyła budowlę cudu świata, piramid. No nie wiem, czy ten cud taki ważny? Może, może. Ci tu się nie zbliżą, fortyfikacja do uzdrowienia, następna tura. Tam biegają. Ej, to jest mój. Mój cud, który ciągle biega. Tu jest Candy. To tu dawaj. Nic. Nic się nie wydarzy. Tu już nie ma co tego, byśmy mogli, nie wiem, coś z nim zrobić, bo mi nie jest potrzebny jako tako. Jako tako mi tam ta jednostka jest kompletnie niepotrzebna. Bo po co mi? Po co? Sprzedać coś, zrobić. Jak tam osadnicy? Ogarniacie? Tędy? Nie przejdzie. Candy to mnie nie wpuści do siebie. W ogóle oni się słabo troszeczkę rozwijają. Tego nie dojadę, bo po co? Niech tu się dzieje to, co się dzieje. Na razie święty spokój. Chciałbym tu tak popłynął tu gdzieś w pizdu, czy by mnie jakaś ośmiornica zeżarła. Na razie ten świat opływam troszeczkę za bardzo. Next? To jest takie bardziej przeklikanie. Wasza wysokość, pozwolę sobie wtrącić. Myślę, że nadszedł czas, by sprawdzić, co kryje się z dala od naszych brzegów. Mogą się do tego nadać nasze jednostki lądowe. Co?
Okrętowanie jednostek. O, na początku gry twoje jednostki lądowe nie mogą poruszać się po wodzie. Kiedy jednak poznasz technologię żeglugi budowniczej, będą mogli wkraczać na morskie pola przybrzeżne. Po opracowaniu astronawigacji wypłyną handlarze. Wreszcie, gdy opracujesz szkutnictwo, okrętować będą się mogły wszystkie jednostki. Oddział przesuń go na pole wybrzeża i kliknij opcję za okrętowanie. To fajnie. To co, mówisz, że budowniczyk zaokrętuje sobie? Niech ten zwiadowca wraca do chaty. Ej, może bym faktycznie budowniczyk zaokrętował. Uśpienie? Nie. Można odpłynąć od brzegów, tu gdzieś pocisnę. Wybierz badania. Co mamy? Inżynieria. Czy ja jestem tu, przyspieszono, zbuduj młyn wodny, mam przyspieszony, jazda konaczem, zbuduj pastwisko. A dobra, niech się dzieje wola nieba, niech takie rzeczy się tu robią. Tu będzie obrona, następna tura, dawaj. Fajnie by było budowniczych zaokrętować, nie? Tylko, że jakbym ich stracił, to trochę kiepsko. Można by było zaokrętować jednostki waleczne, albo najpierw odkryć jakieś... Najwyższe piętro chodzi się schodami, zaś z boku znajdują się machiny wodne, za pomocą których ludzie wyznaczeni wyłącznie do tego celu nieustannie czerpią wodę z Eufratu i dostarczają ją do ogrodu. Ale wypas! Jezus, zbudowałem cud świata, nawet się tego nie spodziewając. Fantastyczna gra. Wiszące ogrody, super, stworzono cud świata. O to chodziło. I co, zaprezentujecie mi to jeszcze bardziej? O! Majestat ukończonego cudu rozbił w twoich ludziach, rozbudził, pisząc dzieła upamiętniające to wielkie wydarzenie, przyspieszono coś tam. Super, ej, ale jestem dobry w tym co robię. Także zginiecie tu, Sparta, frajerstwo, kurcze, Imperium Greckie. Koniec z wami, nie ma tak. Ja wiem, że tu macie większy rozwój, ale już tu buduję kolejne miasteczko, także spoko. Także spoko, tu osadnicy powstają, tu też zaraz coś będzie powstawać. Nie wiem, w ogóle może o produkcję. Może też osadników pierdyknę, 7 tur i będą 4 miasteczka. No nie jest głupi pomysł. Tak to zrobię, mi się wydaje. A dobra, jednostka bez rozkazów, która ta? A nie może się oddalić, ale bez sens. Może oni się nie mogą za bardzo oddalić, to tak jest słabe troszeczkę. Ale to nic. Dobra, jeszcze jedna tura i kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że mi się podobał. Parę papapa. W opisie macie linki do innych moich serii, do całego mojego social media, więc was mega zapraszam. O, widzicie? On się nie może oddalić za bardzo w ogóle. Co jak ich uśpię? Przebudzenie, uśpienie, ruch do... O, tak, płyn, tak w piździec. Nie, wiesz co? Wrócisz sobie... Mój ziomku, do naszej wioski. Tak? Dobrze cię oznaczyłem? No, mam nadzieję, że tak. Wrócisz sobie. Tu się osadnicy tworzą tam też, także będą 4 wioski za niedługo na tłukę. Rodos. Kurczę, skubańcy. Haha, zobaczymy. Dobra, teraz to tyle. Trzymajcie się. Bardzo was serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Możliwe, że jutro, czy też pojutrze. Zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć.